Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnej grze z cyklu wakacyjnego przeglądu gier. Tym razem Divinity Original Sin 2. No cóż, tym razem gra RPG, klasyczny, rasowy, można powiedzieć, RPG, taki troszkę, no, z tego co patrzyłem na mniej więcej jakieś początki rozgrywek gameplayowych na YouTubie, bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem. Tak więc postanowiłem spróbować też zagrać w tą grę. W odróżnieniu od może innych gier z wakacyjnego przeglądu gier, tutaj nie grałem praktycznie w ogóle. To znaczy uruchomiłem sobie początek tutorial, żeby mniej więcej się zapoznać z klawiaturą, krótko mówiąc. Aczkolwiek i tak jeszcze wszystkich skrótów klawiaturowych nie ogarniam, więc jestem zupełnie świeży, jeśli chodzi o tą grę. Nic, zero, nul, kompletnie. Ale jest to zrobione specjalnie, to znaczy nie chcę sobie spoilerować nic. Tak, żeby po prostu podejść po prostu na świeżo do tej gry. Tak więc mogą się zdarzać w trakcie tego gameplaya jakieś zacięcia, jakieś szukanie skrótów klawiaturowych, mogę nie wszystkie mechaniki na początek też ogarniać, ale czasem dobrze jest, tak powiedzmy, rzucić się na głęboką wodę i po prostu zacząć po prostu na świeżo zupełnie, po to, żeby sobie właśnie, no to też jest przyjemne właśnie odkrywanie różnych rzeczy. Tryb jednoosobowy, tu nie wiem, to są chyba różne, weźmy tryb klasyczny, bo to są chyba poziomy trudności, tak mi się wydaje, albo coś. Ja wezmę, powiedzmy, tryb klasyczny. Jesteś graczem sprytnym, zaradnym, gotowym na wszystkie niebezpieczeństwa. A, tu jest opis dopiero. Odkrywca, niezbyt wymagająca przygoda, taktyczne jest trudne, wow. Zwykły, honorowy, nie, weźmy po prostu klasyczny. Tu oczywiście jest strasznie dużo mechanik. Z tego co się zorientowałem, to jesteśmy w jakiejś krainie, która w ogóle też nie znam klimatu tej gry, pierwszej części też nie grałem, gdzie zakazana jest magia i jakoś tam my mamy coś tam robić w każdym razie, ale cóż, będę powoli to może odkrywał. Pierwsza rzecz to jest wybór postaci, tworzenie postaci. Bohater Czerwony Książę, każdy ma jakieś talenty. Właśnie się zastanawiam. Nieumarły jaszczur. Nieumarły człowiek. Z tego co wiem, to że się jest na przykład nieumarłym, czy jakimś, powiedzmy, innym, to też bardzo jakby wpływa na to, w jaki sposób postacie niezależne się do nas odnoszą. Nie wiem, co to jest. Kto może dołączyć do tej gry? Nie, nie chcę, żeby nikt dołączał. Pochodzenie. To mamy jak? Mamy tylko jaszczur, opis postaci, nieumarły krasnolud, nieumarły elf, nieumarły człowiek, nieumarły jaszczur, czerwony książę. Ale to są jakieś predefiniowane w tym momencie. Opis postaci, wygląd, szablon. A, no dobra, to widzę, że możemy mieć albo jaszczury, albo nieumarłych. A nie, Sybilla też jest. Żywa blizna. Jakiś Ifan Ben Mezd. Niegdyś byłeś żołnierzem, straciłeś wiarę na wojnę, która pochłania. Teraz jesteś najemnikiem. A może weźmy takiego żołnierza? Zwierz. Fein. Krasnolud, zaciekłe, nacjonalistyczne, elfy. A nie, jest ich trochę. Klasa własna, człowiek. Wszechstronny, skorzy do ekspansji. Dobra, weźmy człowieka. Co on ma tu za talenty? Zagrzewa do walki otaczających sojuszników. Kopuła ochrony. Cokolwiek by to miało być. Pomysłowość. Przyznaje postaci premium do trafik krytycznych. Oszczędność. Handel wymienny. Szablon. Metamorf. A, bycze rogi, kurzy pazur, co możemy jeszcze? Możemy być tropicielem, groty żywiołów, rykoszet, łotrzyk, adrenalina, skok na plecy, rzut nożem, skrytobójca, skok na plecy, płaszcz kameleona, kurzy pazur. Co to jest? Możliwe ci stopienie się z otoczeniem, zapewniając niewidzialność, wędrowiec. Kamienny cios,
Wiedźma, czy Wiedźmin, może w wydaniu, Chloroform, Uśpienie, o kurczę, Czarodziej, może Czarodziejem zagramy sobie, tak z ciekawości, Magbojowy, o kurczę, to też jest fajne, ale dużo tu jest możliwości, Pancerz Fizyczny, Podstawowego i Siły, Oślepiający Blask, Porażający Dotyk, Kleryk to pewnie dużo na leczenie, Mistrz Przyzwań, że możemy sobie przyzywać jakiś, powiedzmy, wielowymiarowy pocisk, Przyzwańce, Zaklinacz, czyli Żywioły, Wojownik, Bojowe Łupnięcie, Powalenie obrażenia zależą od Twojego ataku. Okej, okay. Inkwizytor, Taran, Krwiopijca, Rój Komarów, Komarów nie lubię, Rycerz, Powalenie, Okaleczający Cios, Tara. No ciekaw jestem, czy jeżeli ja jestem na przykład rycerzem, to mogę rozwijać magię. Pewnie mogę. Kto to wie? Metamorf to już było. Czarodziej może być słabszy, ale możemy spróbować wziąć takiego czarodzieja, ja wiem. Nie wiem, czy to jest trudniejsze, czy nie trudniejsze. Albo może nie, mag bojowy weźmy. Porażający dotyk, oślepiający blask, taran. Dobra, niech będzie mag bojowy. Tylko niech się nazywa, może nawiązując do Czarnej Kompanii, niech to będzie kapitan. Będą to przygody kapitana. Dobra, talenty mamy. Na razie i tak nie wiem co do czego, więc nie będę się tutaj jakby skupiał więcej na tym. Pszenica, kolor skóry, intensywny karmel, gałka muszkatałowa, wydma, miód, orzech, słodki machoń, torf. Ojej. A, coraz bardziej... W sumie to jest obojętnie. Weźmy słońce. Twarz 1. Który wygląda na kapitana? Sam nie wiem. A niech będzie może 9. 11 mi się podoba. Fryzura. To nie. O, to jest fajne. Kolor włosów. Metalurg. Niech ma takie jasne. Zarost. No, kapitan musi mieć brodę. Jeszcze są jakieś inne? To mi się nie podoba. To mi się podoba. Wojownik. Uczony niech będzie. Dobra, to jest mało istotne. Szablon. Mag bojowy. Cechy. A czy tu musimy... Jak ja tu zmienię na kleryka, to on jest klerykiem? Tak. Czyli to na razie nie, rozumiem. Talenty mają wpływ na unikalną charakterystykę postaci. Wiesz, talenty uzupełniające biegłości i cechy postaci. Zostawmy tego maga bojowego. Siła. Siła zwiększa obrażenia od broni, umiejętności wyprowadzenia w oparciu o siłę. A jak jest z magiem? Trochę chyba ten odcinek pierwszy zejdzie na takie właśnie zorientowanie się. Biegłości, sztuka walki, potężniejsze obrażenia fizyczne, aeroturgia, pozwala postaci zadać potężniejsze obrażenia od powietrza, perswazja, dobra. A ile mamy w ogóle punktów do rozdysponowania? W panelu cechy głównie statystyki, na które możesz przeznaczyć punkty po tym jak awansujesz. Czyli albo możemy sobie zmienić biegłości bojowe. Wydawanie punktów na biegłości bojowe nas zwiększa obrażenia przez wybraną szkołę. Szczerze mówiąc nie wiem, czy w tym momencie jest sens tracić czasu. To jest jakaś, powiedzmy, domyślnie w tym momencie. Sztuka walki. Ja bym to zostawił. Taran. Chyba, że tu możemy coś wybrać. Okaleczający cios. Taran. Taran mi się mniej podoba. Rzuć tarczą, bojowe łupnięcie. Jakbyśmy dali takie. Areo, porażający dotyk, korzystny wiatr. Prędkość ruchu, to może nie. Oślepiający blask.
od powietrza, porażenie mi się podoba, albo wyładowanie elektryczne. A zróbmy wyładowanie elektryczne zamiast oślepienie, porażający dotyk, na wyciągnięcie ręki. Dajmy wyładowanie elektryczne. Taki będzie mag bojowy. Czyli będzie błyskał i elektrycznie ładował i jednocześnie jeszcze łupał mieczem czy tym toporem, który ma. Dobra. Talenty. Ło kurcze. Coś czuję, że tego jest dużo tutaj. Oszczędność. A to są jakby związane z klasą. Handel wymienny. Powrót ze światów. Pozwala na jeden raz na potyczkę powrócić do życia. Czy coś możemy jeszcze wybrać? Nie możemy. Ale jazda... Dobra, zostawmy to domyślnie na razie. Tagi. Opcje dostępne podczas dialogów. Rozumiem. A, pochodzenie. Barbarzyńca. Mistyk, odszczepieniec, szlachcic, uczony, wesołek, żołnierz. Niech będzie żołnierz. Bo kapitan jest żołnierzem. No dobra, tak wyglądamy. A jeszcze instrumenty jakieś są. Ło kurcze, wybierz instrument dla swojej postaci. Będzie dominał w oprawie muzycznej, walkę wydatniał rozmaite momenty twojej przygody. Bansuri, tambura, ud, wiolonczela. A niech będzie ten bansuri, bo podejrzewam, że to będą bardziej niskie tony. Zakończyć. Dobra. Jedziemy z koksem. Zajęło 10-11 minut. Ale takie pobieżne bardzo tworzenie postaci. To by było fajne rzeczywiście sobie tak, jak już się mechanikę zna, to już można sobie dobrać wtedy postać pod ten... pod odpowiednią styl rozgrywki. Single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. No dobrze. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. No dobra. Jak to się mówi, here we go. No dobrze. Także postać mamy trochę taką domyślną, lekko skustomizowaną, dostosowaną. No dobrze, co tu się dzieje? Magister Sivan. Ach, nadal jesteśmy nieco szumieni. No dobra, aż w środku uspokajający przestanie działać. Kontynuuj. No dobra. Gdy idę do siebie, mogę, że tak powiem, tam do... Oj, moja głowa, ale żem popił wczoraj. No dobra. Okej. Ja bym sobie jedną rzecz sprawdził jeszcze. Opcje. Sterowanie. Jak jest tutaj kamera w prawo, w lewo? To tak, ale jak jest kamera obrót? Co to za usuń? Przesuń kamerę w przód. WS. GE by się przydało. Czy GE jest do czegoś przypisane? Chyba jest. Tak, E jest przypisane. Pokaż ekwipunek. A G do czegoś innego. Dobra, może nie będę się z tym bawił, bo trochę obracanie by się przydało na klawiaturze, żeby mieć, ale to może sobie
pomiędzy odcinkami zrobię. Co to jest? No dobra, tak wyglądamy. Jakąś obrączkę mamy założoną. Tu jest czaszka. No dziwne, żeby była rozmowna. Czyli tego to w zasadzie nic nie zrobimy. Szafka medyczna, może coś tam jest. Nie ma nic. No to idziemy. Zapisano grę. Zobaczmy, co jest na biurku. Kasa. Kasa się zawsze przyda. Ojej, jaka kula, kurczę. Krzesło. O, mogę sobie usiąść. Ciekawe. Okej. No, muszę sobie podpiąć jednak te... muszę sobie podpiąć jednak te skróty klawiaturowe, bo pod środkowym klawiszem myszy to jest tak sobie obracać to wszystko. Ale zaraz, z tego co wiem, tu możemy oczywiście wyjść na górę, ale to chyba kończy ten tutorial. Więc przeszedłbym jeszcze raz tutorial, bo zawsze coś ciekawego się może dowiem. Bo ten zacząłem sobie, tak jak mówiłem, troszkę grać w tym tutoriala, ale tylko tak, żeby się mniej więcej w sterowaniu zorientować. Nie zwracałem tam wiele uwagi na różne rzeczy. Tu jest zablokowane. Czy jakoś biegać mogę? Z shiftem albo coś? Może i nie. To mogę przesuwać, z tego co wiem. Mogę w ogóle popatrzeć, co jest w środku. Pek, 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 pek. Dobra, idziemy dalej. A, tu jest sławetna owca, zdaje się. Nie wiem, do czego to się odnosi, ale... nie rozumiesz tego zwierzaka ani w ząb. Szkoda, że nie masz talentu, przyjaciel zwierząt. Wówczas rozmowa byłaby owocna. Szybkim kłapniakiem, no dobra. No właśnie, jak sobie w tutorialu włączyłem kogoś innego, kto miał te umiejętności rozmowy ze zwierzętami, to można było pogadać. Więc to jest fajne, bo pokazuje bardzo dużo różnych możliwości i opcji, które się pojawiają w zależności od tego, jaką postacią gramy. Co to jest? Miotła. Buława dwuręczna. To się może przydać. Tu mamy klucz, to pewnie też się może przydać. Siano. Co tu mamy? Jajo, kondycja. To pewnie do zjadania. Dobra, idziemy na razie tutaj. Otwarte. List. Pod I jest tak. Czy miotłę możemy sobie wyposażyć? Możemy sobie wyposażyć. Idź na całość. Naciśnij K, aby wyświetlić. Zwoje to pewnie są. Idź na całość. Może zwoje to ja bym sobie. Aha, odblokować trzeba. Ja bym sobie to przesunął zwoje gdzieś tu. Aha. Ja tak bym nie chciał go tutaj. No. Czemu ja tego nie mogę z powrotem przerzucić? A, mogę. 9. 0. Mikstury chcę przesunąć. Idź na całość. Kopuła ochrony, za mało punktów źródła, zagrzewanie do walki, to są wszystkie umiejętności. Tu jeszcze oczywiście można kilka różnych innych pasków mieć. To jest fajne. Jest jeszcze plecak, ale nie wiem co do czego. Na pocór bezdenny. Nie wiem, czy go można sobie tu na przykład wyposażyć, czy po prostu gdzie indziej. Mieliśmy jeszcze list. Czytaj. Rozkazy namiestnika gwardii. Uwaga, dotarło do mnie ponownie, że niektórzy z was omijają zabezpieczenia w ładowni, przesuwając skrzynie na płyty naciskowe. To niedopuszczalne. Zabezpieczenia mają na celu obecność co najmniej trójki magistrów w chwili zmiany wacht. Każde odchylenie skutkować będzie wyrzuceniem co najmniej jednego magistra za burtę. Postarajcie się, żeby nie padło na was. No dobra.
Czy coś możemy z tym zrobić? Upójść, dodaj do paska strutów, towarów, cokolwiek by to miało być. Są cechy, biegłości, talenty, podsumowanie. Tu jest pewnie sortowanie. Okej. Z tym to możemy zrobić. Połączyć możemy z czymś. A, czyli tutaj generalnie mamy możliwość craftowania. To jest, kurczę, niezłe. Ale na razie może nie będziemy się z tym bawić. Mamy miotłę, jakby co. Szynka to pewnie do jedzenia. Pozbierajmy to wszystko. Jeszcze jabłko chyba jest. O, właśnie. Tu nie ma nic. Nie tego chciałem. No dobrze. Co tu jest? Tego to nie do końca chciałem wziąć, szczerze mówiąc. Bo on powinien iść tu zgodnie z tym, co było napisane. Sprawdźmy, czy tu coś nie ma w tym. Scyzoryk. Czy cztery fizyczne? A, czyli można sobie albo miotłę, albo scyzoryk mieć. No dobra. Zapisano grę. Wszedłeś w olej. Pola pokryte olejem mogą cię spowalniać oraz zostać podpalone. Ło, mamma mia. Tego oleju jest tu mnóstwo. Tam jacyś goście siedzą. Beczka oleju. Tłumienie źródła. Nie może używać magii. Dobra. Na razie. Pogadajmy się z tymi gośćmi. Zobaczmy, co się tu w ogóle dzieje. Czy tu jest jeden gość w sumie. Strażnik krząta, pociąga nosem przez sen. To niemal imponujące, że jest w stanie wydać sobie taki wilgotny harkot. Pstryknij strażnika w nos. Wystraszymy gościa. O, to troszkę nie zwarty. Przychodzisz mnie zmienić? No chyba cię, kurde, żartujesz. Perswazja. Czasem można spróbować przekonać kogoś do swoich racji. Zaraz, ty nie jesteś magistrem, jesteś czerpiącym. Co ty tu robisz, parszywy złodziejaszku? I lepiej, żeby wasz swoje słabe pięści mnie świerzbią. Rozglądasz się po okolicy. I co ci zrobił w związku z tym? Perswazja, bystrość. Zasalutuj im, bo jest przesłaliciel jego przełożenie. Chcą, że zameldował się na górnym pokładzie. To chyba nie... Powiedzmy, że słyszałeś krzyki dogonięce z góry. Tylko teraz pytanie, co to jest? Możemy handlować. Czy ja mogę otworzyć teraz ten ekwipunek? Mogę otworzyć? Mogę. Kondycję mam 11, bystrość 10. A zręczność 10. Czyli tak naprawdę chyba największe szanse mam z kondycją. Tak mi się wydaje. Jeżeli bym chciał cokolwiek tutaj zrobić. Raz mi się powiedzieć, że jeden wypadł za burkiem. Koniecznie musi to zobaczyć. Że wiesz się do walki, właśnie obrałeś go sobie za cel. Spróbujmy. Krzyki. Powinien tam pójść. Powodzenie perswazji. Siła argumentów. Handel. A, można sobie handlować z gościem. Nastawienie 5. Barter 1. Barter 1. Rabat 5%. Czy możemy coś kupić ewentualnie, jakbym chciał. Butelka wody. Poplamiana koszula. Zupa pomidorowa. No dobre. Z takich rzeczy? Nie. To jest wszystko albo ten. Dobra, nie będziemy tutaj handlować. Jak nie urok to straczka. Nie mam tym głupcom na tyle, by pozwolić im zająć się czymkolwiek na własną rękę. A nie mogą zostawić więźnia bez nadzoru. Podobno sprawia kłopoty. Jaki więzień? Napij muskuje, będziesz mieć na oko na więźnia. Nie ośmieli się przejść obok ciebie. Inteligencja, zwróć uwagę, pamięć. Siła, inteligencja, pamięć. Inteligencja, siła... Dobra, popiszmy się tym razem inteligencją. Solidne kraty. Niepowodzenie. Twoja perswazja 1, wymagana 2. Skoro tak, to myślę, że będzie lepiej pójdzie ze mną. Możesz czuć się urażony. Słyszałeś? Chyba, że idziemy na spacer.
Aha. No dobra. Czasem się udaje, czasem nie udaje. Woda, można nalegać. Aha, to jest takie do otwierania. Mam nadzieję, że się nie zamknie za mną. What? O, kurde. Ale mu kopniaka zadał. Ty, dobra, możemy tu podejść? Walka w Divinity Original odbywa się w systemie turowym. Wszystkie działania podejmowane są w trakcie walki pochłaniają punkty akcji, które otrzymujesz w każdej turze. Twoja tura dobiega końca, kiedy nie masz już żadnych punktów akcji. O kolejności uczestników, kolejność ich portretów od lewej do prawej. Dobra. Teraz jest ona, później ja, okej. Okay. Atakowanie. Na lewy przycisk myszy na przeciwniku, by zaatakować. Lewy przycisk na ziemi, by przemieścić się. Dobra. Aha, i tu zużywa punkty akcji. Okej. Okay. Dobra, teraz bym sobie zrobił 26 na 30. Tu mienie poziom 1. A ten gość zupę pomidorową. Magister, ale prawie jest nieżywy. Co my możemy zrobić? Cios to jest chyba za daleko. Oślepiający blask. Wyładowanie elektryczne. 6-7 obrażeń od powietrza wybranej postaci i porażenie przez dwie tury. Odparcie pancerz magistra. 13 metrów zasięg. A to jestem w stanie mu, kurczę, tutaj walnąć go. Tylko żebym tamtego nie poraził. Nie, dwa punkty to zużywa. No i pięknie. Trochę dostał. Ciekaw jestem, czy podchodzić, czy z daleka po prostu się tutaj... Trzy tury do odnowienia. Tak? Dobrze myślę? Czy trzy użycia? Zagrzewanie do walki. Dobra, a ja bym chciał przejść. To jest... A ja nie chciałem tego włączyć. Dobra, spróbujmy podejść. Dwa punkty akcji. Beczka oleju. Może nie stójmy koło tego, skoro on jakieś ma czary takie wybuchowe. Tu jest olej. W sumie może by się to dało podpalić, kurczę. Ja bym tutaj podszedł trochę. Dobra, ten zaraz padnie. Nie, nie padł. Dlaczego spowolnienie? Nie jestem jeszcze w tym... ikony aby jej... Kurczę, za szybko. Czyli to mamy dwie tury do odnowienia. Okej, to już rozumiem. Czyli to są zdolności specjalne, które mają określoną liczbę tur do odnowienia. Silny atak. A podejdźmy do gościa. No dobra, spowolniło mnie trochę. No i sielanka się skończyła. Dobra. On jest porażony. Panie, kurde! Ty! Chodź tu! Chodź tu! Ty, gościu! Gdzie leziesz? Chcę pogadać z tobą. To się da zatrzymać? W ogóle jakąś pauzę tutaj? Nie da się zrobić pauzy. Panie szanowny. Uciekł. Kurde, co za dziad. W sumie to nie moja walka. Ale ja się troszkę do tego przyczyniłem. No dobra, pierwsze koty za płoty. Przynajmniej wiem, jak ta walka wygląda.
Zobaczmy, magister Renard chyba nie przetrwał. Sorry, Golego. Klucz do laboratorium, kubek wody, puste butelki, poplamiona koszula złoto. Czy my mamy, co mamy tutaj? Obdarta opończa poziom 1. To może to, będzie lepszy pancerz, tak? No właśnie, a co to jest? Znoszone portki. To w zasadzie obdartą opończę, to możemy gdzieś sprzedać albo coś. Podejrzewam. Zdrowie, punkty akcji, punkty źródła. Okej. No dobra, to gościu tutaj przyszalał trochę. Co on miał tam? Nie chce spać. Też można spać, kurczę, na różnych tych wyrach. Fajnie. Pozbierajmy wszystko, co możemy, i idziemy stąd. Ale nie spodziewałem się tak od razu walki. Tylko żeby mi się nie zamknęło tutaj. Wiadro, to jako hełm można wykorzystać, ale nie wiem, czy mi się chce to wszystko nosić. Tu jeszcze żeśmy nie weszli. Drzwi do laboratorium. No właśnie, to ten klucz chodziło. Co możemy tutaj zrobić? Jakieś butelki pobrać. Pancerz magiczny. Kurczę, luksusowe krzesło. Trucizna zapalająca. Powszenie świecą na pole trucizny lub potraktuj je ogniem, by wysadzić drzwi. Rozumiem. Ale czy ja tam po coś potrzebuję wchodzić? Chyba może. Nie wiem. No i? Użyj. No, bardzo fajnie to zrobiłem. Nie do końca o to mi chodziło. Wysadziłem się trochę, ale dobra. Mam nadzieję, że zaraz przestanę płonąć. Przestałem płonąć, dobra. To nie było bardzo inteligentne. Aha, mogę wyłączyć, zapalić, wyłączyć. Mała mikstura uzdrawiająca. Dobra, pierwsze koty zapłaty. Może trzeba było jakoś to inaczej zrobić. A można ewentualnie się położyć. Z czasem odzyskać zdrowie. O właśnie, zawrótniemy sobie drzemkę. Świecy nie potrzebujemy. Dobra, tutaj się butelek żeśmy na... zbierali. Co to jest? No nie wiem, czy coś tu w ogóle mogę zrobić. Świeca to nie, tu coś jest. Talia kart. Talia kart. No i to by było chyba na tyle. To mogę co najwyżej otworzyć. No ale to już odblokowałem sobie to miejsce z tamtej strony, co już byłem. Stołek nie potrzebuję. Przeszukajmy resztę tego pomieszczenia. Żyrandol. Co to jest? Nie, nie chcę leżeć na takim, kurde, kozetce. To mi źle się kojarzy. Tu jeszcze coś jest. Empty. Puste, no dobra. To chyba wszystko w tym pomieszczeniu. Nie wiem, czy tu się jakoś nie podświetla... opcje, sterowanie, kamera, oddalenie, interakcja, no to jest ten, wybór pola, menu działań.
tylda, podświetlanie postaci, lewy klawisz Alt. Ten. Tylda. No dobra, to wydaje mi się, że na pierwszy odcinek chyba wystarczy. Mamy pół godziny ponad, więc chyba już więcej tu na dole nic robimy. Trzeba by wyjść tam na górę. Więc w następnym odcinku pewnie już skończymy ten poradnik, który i tak jeszcze do końca nie pokazał mi wszystkich rzeczy, bo wiem, że tutaj jest też skradanie, są różne rzeczy po prostu dostępne. Szkoda, że... jest, podświetla. Wiadro daje pancerz, ale nie wiem, czy chcę z tym wiadrem paradować po prostu na tym, na głowie. Dobra, to dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że moje nieporadne pierwsze kroki w tej grze się wam jakoś tak, jako tako podobały. Dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, heja.